Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dawno nie było nagrania, co? Ano nie było, dlatego, ponieważ znalazłem nową robotę, no i się teraz wdrażam. Jest lekki rozpiździel, więc, no, wiecie sami. Jednakże ostatnio zachorowałem na golonkowirusa. Wobec tego, golonkowirus każe mi siedzieć w schowku namiotu i nagrywać materiały zamiast robić coś produktywnego, zatem nagrywamy. Tak, wiem, że wszyscy czekacie na materiały omawiające Golonko, zwłaszcza po tym, co przedwczoraj odwalił ze swoim nowym orędziem, gdzie jak dojebał już takie teksty typu... Metka Bożka Częstochowska to nie to sam po prostu już skisłem wewnętrznie Biorąc pod uwagę, że teraz Omawialiśmy jego teorię Nemezis I następna część będzie W końcu, ponieważ W tej teorii Nemezis On mówi, że, cytuję Babeczka to jest Nemezis to jest taka fajna babeczka Taka szkurze, taka mm, mm, Taka fajna babeczka Jak ostatni Janusz Więc <gryw> Biorąc pod uwagę tamte słowa To ja się zastanawiam, czy przy Matki włoskiej do Nemezis, to jest bluźnierstwo, czy to jest może jakiś, nie wiem, akt niewyżycia, czy może, nie, nie, nie wiem, nie rozumiem. Jednakże w tym materiale poruszymy to, co najważniejsze, czyli koronawirusa. Tak, moi drodzy, ostatnio cały czas koronawirus w mediach wszędzie, zaraz przyjdzie do Polski, zaraz normalnie będzie, zaraz już, już wchodzi, już wchodzi, no zaraz wchodzi. Temat oczywiście sprawia, że taki typowy Janusz czuje się nakręcony przez. Media, media które po prostu zwyczajnie napierdzielają tym koronawirusem tylko i wyłącznie dlatego, bo to jest chwytliwy temat, żeby ludzie się dzieli, żeby ludzie się interesowali. Problem jednak w tym, że ludzie za bardzo się interesują i przesadzają. Wiecie, w piątek zdarzyło mi się pójść do zwyczajnego osiedlowego dyskontu. I co? I puste półki. Praktycznie nie ma nic związanego z makaronami, nie ma żadnej bułki tartej. Mąka się powoli kończyła, już została stawiały ostatki, nie było żadnych konserw, nie było żadnych tam do gotowych obiadków, wiecie, takich w słoiczkach, ludzi dosłownie popierdoliło, co oni myślą, że jak ludzie będą chorzy, to naraz nie będzie niczego w sklepach i trzeba już, Halina, Grażyna, kupuj te piwo, kupuj tego harnasia w ogóle na chuj ci jeden z drugim cię ci przyda właśnie taki, nie wiem harnaś, bo co ci się przyda takie, nie wiem, pulpety do zgrzania, jakże komu niby niczego ma nie być, więc gaz raczej też nie wiem. Zatem no, no, do dupy sobie włożysz te pulpety i tam podgrzejesz, nie? Jednakże po części rozumiem takie rzeczy dlatego, bo rząd jakby to powiedzieć, nie robi nic, kompletnie nic. Twierdzi, że problemu nie ma, zatem no po co się angażować? Tymczasem według mnie trzeba jak najbardziej się zaangażować. Też twierdzę, że ten cały koronawirus to jest wydmuchany temat tylko i wyłącznie dlatego, żeby typowy Kowalski nie siedział, nie wiem, na kompie, nie siedział, nie w robocie nie siedział z rodziną, tylko siedział przed telewizorem z wypiekami i obserwował, co się dzieje i gdzie się dzieje, jak to się stało. Rząd w takiej sytuacji powinien jak najbardziej wkroczyć i powinien wkroczyć na pełnej kurwie, mówiąc, że problemu żadnego na razie nie ma, więc może wszyscy opanujmy dupy. Tymczasem, co robi rząd? No, pokazuje, jak myć ręce. Serio, kurwa. Drugim problemem są wszelkie możliwe szury, które nabijają sobie wyświetlenia właśnie przez takiego koronawirusa. Tak, między innymi patrzę na ciebie, Krzysiu, który ostatnio świętuje wzrost wyświetleń, więc nagrywa kurwilion materiałów na temat tego, jak wszyscy umrzemy i jest chujowo. Przyczyniasz się swoimi clickbaitami i pierdoletami, jak to wszystko jest źle i rząd nie działa, do rozrostu paniki, najzwyczajniej w świecie rozrostu masowej paniki. Jakże mógłbym tutaj zapomnieć, wspomnieć o Jurusiu, no przecież Jurus, i to jego wlewy z perhydrolu na koronawirusa to, to jest hit, który też trzeba wspomnieć. Według mojej opinii takie ukryte terapie zabiją więcej ludzi niż ten faktyczny koronawirus. Marcinek się uruchomił ze swoimi ekspertami. Dodatkowo jeszcze Golonko zaczyna coś tam pierdolić o tym koronawirusie. No i na szczycie spierdolenia dołączył oczywiście Pastorek Chojecki ze swoim idź pod prunt. Tacy ludzie według nie mają nic do zaoferowania, nie mają faktycznej wiedzy, faktycznych informacji związanych z wirusem, tylko idą na fali, chcą się wybić, widzą wzrost wyświetleń, widzą te pieniążki z reklam, z wyświetleń, z różnych rzeczy, widzą to pozycjonowanie, mm, już mają twardo w gaciach, ale tak naprawdę nie oferują nic. I według mojej skromnej opinii, o ile wybijanie się na jakichś chodliwych tematach typu nie wiem, prezydent Adolfo Adamowicz, wybijanie się na temat kampanii wyborczej na temat, nie wiem, jakichś zaginięć jakichś gości jakichś spraw Magdalen z Egiptu i tak dalej jest słabe to tutaj to już jest szczyt skurwysyństwa, ponieważ to jest nabijanie sobie wyświetleń na spanikowanych ludziach, którzy nałykali się propagandy człowiek, który włącza twój materiał szurze jeden z drugim szuka jakiegoś przewodnictwa, ale nie przewodnictwa na zasadzie, że ty mu o, koronawirus to jest kara boska za i ateizm musisz iść do kościoła, tylko faktyczne informacje na temat wirusa a, potrzebne mu są. Potrzebne mu są faktyczne informacje na zabezpieczenie się przed tym wirusem, faktyczne informacje na temat tego, co możesz zrobić, żeby być bezpieczny. Ty mu tego nie zaoferujesz, ponieważ chuja wiesz o medycynie, chuja wiesz o epidemiologii, chuja wiesz o obecnym wirusie, więc zamknij za te. É mordão. Poza tym, według mnie, następuje coś, co ja nazywam polowaniem na czarownicę, czyli ci goście, którzy są chorzy, już są traktowani teoretycznie jako goście gorzej kategorii. No, w Polsce jeszcze nikt nie zachorował oficjalnie, ale teraz pytanie, czy nie zachorował oficjalnie, czy może zachorował, ale boi się podejść do jakiegokolwiek e, sanepidu, do jakiegokolwiek oddziału szpitalnego, czy gdziekolwiek jakkolwiek, ponieważ, no, boi się stygmatyzm ma stracha co sobie sąsiady pomyślą, ma stracha co, co mnie wezmą będą pokazywać w telewizji w klatce wsadzą jak jakieś zwierzę i w ogóle I taki człowiek nie chce ruszyć się do konkretnej jednostki szpitalnej, a powinien i to też jest wina mediów ponieważ media no i szury przedstawiły to tak, że jak masz koronawirusa to od razu na pewno już umierasz i właściwie to zarazisz każdego z kim się zetkniesz i, i to już już jest koniec, możemy już iść. No nie! I na to rzeczą idealną jest raport PAN, który udostępnił sobie na Facebooku. Ja to przeczytam teraz bez cięć, żeby nie było, że sobie coś wymyślam. Koronawirus, SARS cov 2 i choroba COVID-19 to temat, którym żyje cały świat. Nie czerpcie wiedzy z sensacyjnych nagłówków. Poświęćcie 5 minut i przeczytajcie przystępne opracowanie, przygotowanie przez naukowców. I tam jest link. Pełny materiał znajdziecie na naszej stronie, a poniżej kilka słów o wskaźniku śmiertelności. Analiza kilkudziesięciu tysięcy przypadków zakażeń w Chinach pokazuje, że ponad 80% ludzi ma objawy łagodnej choroby, kilkanaście procent przechodzi ciężką infekcję, a 2-3% umiera. Należy podkreślić, że przypadki śmiertelne dotyczą prawie wyłącznie osób obciążonych poważnymi schorzeniami. Szczególnie narażeni są na niekorzystny rozwój choroby pacjenci z upośledzeniem odporności, leczenie imunoespresyjnie z chorobami nowotworowymi, przepraszam, cukrzycą itp. Dla tych ludzi, osób także zakażenia znanymi już od dawna wirusami, jak na przykład grypę, stanowi poważne zagrożenie. Obecnie trudno stwierdzić, czy jest jakaś grupa ludzi mniej lub bardziej wrażliwa na zakażenie, z wyjątkiem w zależności od wieku pacjentów, gdzie występuje wyraźna korelacja z przebiegiem choroby. Śmiertelność rośnie wraz z wiekiem pacjenta. Do 50 roku życia jest to ułamek procenta. A w grupie powyżej 80% życia, 80 roku życia, przepraszam, kilkanaście procent, yy, obserwuje się mało zachorowań u dzieci, podobnie jak w przypadku SARS. Nie wiemy jeszcze, jaki odsetek zarażonych yy, przechodzi infekcję bezobjawowo. Ponieważ ludzie ci nie potrzebują pomocy medycznej, to trudno ich ująć w statystykach epidemiologicznych. Z tego powodu wskaźniki śmiertelności podawane są zapewne zawyżone, a próby oszacowania rzeczywistej śmiertelności dla wszystkich grup wiekowych łącznie wskazują na poziom 0,3 do 0,1%. Dla porównania śmiertelność w innych chorobach wirusowych to szacunkowo. Ścieklizna 100%, ebola 40-90%, ptasia grypa H5N1 50%, ospa prawdziwa 50%, SARS 10, hiszpanka 3,5%, odra 2, grypa sezonowa 1. Materiał przygotowali profesor Egbert Piasecki, kierownik laboratorium wirusologii Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej pan we Wrocławiu, profesor Gibrygida Knysz, kierownik katedry i kliniki chorób zakaźnych, chorób wątroby i nabytych niedoborów odpornościowych Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Serdecznie dziękujemy autorom za to opracowanie. No widzicie moi drodzy, więc tutaj można wysnuć jedną prostą teorią, pro jedną prostą tezę właściwie. Koronawirus to zapalenie płuc na sterydach i działa dosłownie na to samo kopyto. Jak każdy wirus jest uleczalny, mimo iż nie ma leków, dlatego ponieważ wirus po jakimś czasie przebywania w organizmie ulega degradacji, no i organizm sam zaczyna sobie z nim walczyć. Jesteś zdrowym, dorosłym człowiekiem, obojętnie czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, nie masz czym się martwić. Jesteś nie tak zdrowym człowiekiem, ale no dalej się Trzymasz, też jest szansa, że tego nie złapiesz. Czy jesteś w stanie się jakoś zabezpieczyć, na przykład nosząc maseczkę? Nie, maseczki chuja dają i mimo iż ludzi naprawdę pojebało i wydają 30 zł za jedną sztukę, ona nic nie robi, ona może pomóc zarażonemu, ponieważ zarażony jak kaszle to wydziela swoje własne bakterie. A maseczka działa do wewnątrz, do środka, ponieważ ma opanować twoje według założenia konstruktora mikroby, które chcą opuścić twój organizm, ponieważ z założeniem masz operować człowieka, i nie psikać na niego swoimi bakteriami. Co zatem pozostaje? To samo, co w każdą zimę. Jedz warzywa i owoce, dobrze się odżywiaj, najlepiej jakbyś jeszcze brał do tego witaminy, jadł pożywne posiłki i może cię choróbsko nie dopadnie. A przede wszystkim nie daj się zastraszyć szurom i chętnym atencji dziennikarzom. Ponieważ ich gówno obchodzi twoje życie, gówno obchodzi twoje bezpieczeństwo, gówno obchodzi to, czy będziesz zarażony, czy nie. Ich obchodzi tylko i wyłącznie to, żebyś wyświetlił materiał, obejrzał reklamę i stanowił taką piękną, ładną owieczkę do skoszenia, owieczkę do wydojenia i wyrzucenia poza obręb pastwiska.